Przede wszystkim chciałam podziękować panu Tomaszowi Porębie za to, że mnie zaprosił tutaj do Mielca. Jestem przekonana, że po to mnie tutaj zaprosił, żebym przejęła głosy pani Krystyny Skowrońskiej. Jestem przekonana, że tutaj przyszli do Mielca nowi parlamentarzyści razem z panią profesor, żeby ciężko pracować dla Polski. Proszę Państwa, jesteśmy w Sejmie, jakiego jeszcze nie było. Prawo i Sprawiedliwość ma pełnię władzy. I to w tej chwili od nas zależy, jak Polska będzie wyglądać. Ja przede wszystkim chciałam podziękować panu profesorowi, że tak pięknie i godnie nas reprezentował w Parlamencie Europejskim. Beata Szydło było potrzebne. Bardzo dzielnie walczyła i pokazała, że jest żelazną damą. My również tutaj dzisiaj w Mielcu chcemy wesprzeć Państwa w tym nowym biurze. Ja mogę powiedzieć, że moją taką domeną, wielu z Państwa wie, jest edukacja. 27 lat pracy w dziedzinie edukacji to dużo, ale to też doświadczenie, które będę starała się również tutaj Państwu przekazać. Jak wiecie, w edukacji dzieje się bardzo dużo. Mamy nową panią minister, panią Annę Zalewską, która będzie wspólnie z nami dokonywać dużej zmiany w edukacji. Dzisiaj pokazaliśmy społeczeństwu, że to rodzic ma prawo wyboru posyłania dziecka czy to w wieku 6 czy 7 lat. Daliśmy rodzicom wybór. Ale też chcemy dokonać zmiany w zakresie edukacji, przywracając 4-letnie licea, żeby nasza młodzież była dobrze przygotowana do matury i do wejścia na rynek pracy. Te zmiany pokazują, że chcemy nadrobić to, co poprzednicy po prostu zawalili. Również, Szanowni Państwo, mamy wspaniałą panią minister, panią Rafalską, która pokazała, że można przeznaczyć w budżecie 17 miliardów złotych na pomoc dla Polaków. Program 500+ jest w konsultacjach społecznych i będzie, te pieniążki będą wypłacane od kwietnia 2016 roku. To jest ogromne wsparcie dla polskich rodzin. Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest rządem prorodzinnym. I życzyłabym sobie, żeby po prostu Polakom żyło się lepiej, żeby nie wyjeżdżali za granicę. I myślę, że my tutaj w Mielcu również będziemy Państwa wspierać i rozwiązywać te trudne problemy. Bardzo serdecznie życzę wszystkim Państwu w nowym roku 2016 dużo miłości, dużo roztropności, a przede wszystkim, żeby żyło się Państwu lepiej. Także bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.